Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski po raz pierwszy od objęcia stanowiska odwiedził Suwałki. W sobotni wieczór był gościem gali Włócznie Ćwingów, ale jego wizyta nie ograniczyła się wyłącznie do obecności na tym wydarzeniu. Spotkaliśmy się z samorządowcami, rozmawialiśmy o tych wszystkich problemach, wyzwaniach, które stoją przed polskim samorządem. Te problemy i wyzwania są bardzo podobne wszędzie, to skala może być inna, natomiast jakby ten pakiet problemów jest bardzo podobny. Potem oczywiście bardzo ważne dla mnie spotkanie z panem prezydentem. Dzisiaj wieczorem ta wspaniała gala i ta wspaniała uroczystość, a jutro dalej pracujemy, bo spotykam się i w Sejnach, i w Puńsku, rozmawiamy dalej o wyzwaniach i problemach samorządowców, także w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych, które już 7 kwietnia. W spotkaniu z prezydentem miasta udział wzięli również Jacek Niedźwiecki, poseł na Sejm, Anna Naszkiewicz, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej Suwałk. Wojewoda odbył również spotkania z samorządowcami powiatu augustowskiego i sejnińskiego, odwiedził również Puńsk.